Tak, ten film miał rozpocząć się troszeczkę inaczej, ale w miejscu, w którym obstawiałem, nie wpuścili mnie z kamerą. Ale już po samym tytule wiecie, co zrobiłem. Wydaje mi się, że mogę tego żałować. Obstawiłem 1000 zł w meczu finałowym. Na A, nie, to musicie chwilę poczekać. No i tutaj jest zdecydowanie lepiej. Dobra, słuchajcie, od razu też na wstępie muszę zaznaczyć, to nie jest materiał sponsorowany. Niestety. Ale jakby co, to wiecie. No ale tak totalnie na serio. Pomyślałem sobie, dlaczego by troszeczkę jeszcze bardziej nie zaognić tego finału Mistrzostw Świata raz na 4 lata. A być może za 4 lata też właśnie Polska będzie Mistrzem Świata. No dobra, Jacob, ale na kogo postawiłeś? Powoli. Jeżeli nie obstawiałbym tego meczu, zdecydowanie byłbym za Chorwacją. Ale postawiłem na Francję. Szybkie wytłumaczenie dlaczego. Po pierwsze, drabinka Francji moim zdaniem była o wiele cięższa. Przede wszystkim Argentyna pokonana, Urugwaj pokonany, Belgia pokonana. I to wszystko bez dogrywek. Natomiast jak popatrzymy na Chorwację, i to pomimo ich wielkiego serca i woli walki, za co naprawdę wielkie gratulacje dla nich, oni pierwsze męczyli się z Danią, następnie męczyli się z Rosją, następnie męczyli się z Anglią i te wszystkie mecze wygrywali po 2 razy karnych i raz dogrywce. Więc tak naprawdę Chorwacja zagrała jeden mecz więcej. Nawet jakby to była faza grupowa i pierwszy mecz grałaby Francja z Chorwacją, to faworytem nadal byłaby Francja. Jeszcze żeby nie było przebitka z mojego kuponu, nie pokażę z jakiej firmy, chociaż tak się domyślacie. Żeby wszystko było legit, no i dobra, słuchajcie, mecz się zaraz zaczyna. Powiem szczerze, no Francja, teraz jestem za wami, obyście tego nie zepsuli. Pogba, no fajnie by było mieć Pogbę z Pucharem Świata w Manchesterze, nie? No dobra, moi drodzy, wszystko przygotowane, właśnie hymny są śpiewane. Oczywiście nie będziecie widzieć tego ekranu całego, tylko tutaj, no, moje reakcje na to wszystko. No ale 1000 zł na Francję, więc Francja, proszę cię, tym razem mnie zawiedź. Oczywiście, jeżeli będzie na przykład 1-1 po 90 minutach, to wtedy mój kupon przepada, więc... No i ruszyli, panie i panowie, finał Mistrzostw Świata. Francja, do roboty. No i to jest faul, tak jest. Dobra, 17 minuta, faul z bliskiej, znaczy może nie bliskiej odległości, ale takiej dość groźnej odległości. Brozowiczowi się to nie podoba zdecydowanie, ale no mi tak. Dobra, zobaczmy co dalej. Griezmann będzie strzelał? Raczej wątpię. Z tej odległości Subasicza pokonać to jest nie lada wyzwanie. Pavard? No, Pavard tak się dość odsuwa, czyżby było podanie? Nie? O! Jest? Czy nie? 1-0, jest się! 18 minuta, ale nie wiem co tam się wydarzyło! To jest bramka samobójcza! Znaczy nie, znaczy trochę mi szkoda Chorwacji. Chyba Mandzukic. Nie wiem, ja byłem przekonany, że to jest boczna siatka jakoś. Zobaczmy raz jeszcze. No na spalonym chyba lekko Pogba. Tak, to jest bramka samobójcza, oczywiście. Natomiast czy... Miałem wrażenie, że lekko Pogba był na spalonym, a brał udział w tej akcji Mandzukic. By miał styczność z Pogbą, doszukuję się, nie wiem, bo na razie jestem mega szczęśliwy, ale dopóki nie będzie rozpoczęcia od środka, to się nie cieszę, bo ten VAR to potrafi tutaj wiele zmienić. Chyba jest bramka i to jest 1-0 dla Francji, co oznacza, że w tym momencie kupon się sprawdza. Na spokojnie, na spokojnie. Tylko teraz nie stracić, Chorwacja za każdym razem odrabia jak traci, więc proszę, Francja, na spokojnie, z głową. A 28 minuta, Perisic i 1-1. No i muszę powiedzieć, że była to ładniejsza bramka niż Francuzów. Francuzi mieli możliwość 3 razy wybicia tej piłki. Jakoś tak. Nie udało im się. Fantastycznie. Po dośrodkowaniu Francuzi rzucili się do... Powiem szczerze, no to naturalnie nie wyglądało. No, znaczy ja też nie jestem oczywiście... O, idzie zobaczyć. No powiem szczerze, to było bardzo, bardzo tak dziwne, nienaturalne, nienaturalnie ta piłka, znaczy ta ręka poszła mu w dół. To nie tak, że on opadał z tymi rękami, on jakby zauważył, nie chciałbym być teraz w skórze sędziego. Zobaczymy, proszę, żeby to był karny. Rzut karny, nienaturalnie Perisic. Bardzo ciężka decyzja sędziego, moim zdaniem też to było nienaturalne i teraz już wiem, że obstawiłem na Francję i tak dalej. Natomiast uderzenie w dół jakby... Jak w siatkówce, prawda? Jak chce się zbić piłkę, no to moim zdaniem było troszeczkę... Natomiast, nie mów mi Subasic, jeżeli coś, to trzeba mu powiedzieć, że świetnie broni. Karne szczególnie, więc no, zobaczmy. Jak on nie strzeli tego. Ależ pewnie Griezmann! Pięknie! I robi cieszynkę, jest cieszynka. Dobra, 2-1. Ja od razu mówię, jakby Chorwacja miała...
przewagę w tej, jakby podczas tego spotkania, przynajmniej na razie. Chorwacja strzeliła ładniejszą bramkę. Natomiast popełniła błąd. Oczywiście pierwszy, drugi, no Mandzukić, Perisic, no ofensywni zawodnicy w defensywie, no i to potem tak wygląda. No wydaje mi się, że jednak chyba sędzia bez problemu obroni się, dlaczego podyktował rzut karny. No i lecimy dalej. Ale powiem szczerze, jak na razie Chorwacja naprawdę bardzo dobrze gra. Dopóki tu nie będzie 4-1, a wydaje mi się, że nie będzie, to absolutnie nie można być niczego pewnym. Chorwaci są niesamowici, jeżeli chodzi o odrabianie, więc... Także pierwsza połowa, 2-1 dla Francji, no ale nie czarujmy się. Chorwacja wygląda bardzo, bardzo dobrze i pomimo tego, że przegrywają, no grają lepiej. No dobra, słuchajcie, rozpoczęła się druga połowa. Francja, jeszcze troszeczkę oglądałem tych sytuacji i bardzo też kontrowersyjna jest pierwsza bramka dla Francji. No to brawo, brawo. Kibice na boisku! Ale jakim cudem na finale Mistrzostw Świata trzy osoby dostają się na boisko? Jak? Ależ teraz Pogba posłał piłkę! Mbappe. Wow. Griezmann. Pogba! I Pogba strzela! Tak jest! Inny. To było dziwne, co? Ale mnie to nie obchodzi. Woo! Tak jest! Paul Pogba! Poczułem na chwilę ten sezon Premier League jak 3-1, ale to podanie, on od tego podania zaczął, niesamowite! Ale dobra, to jeszcze nie koniec, bo... To jeszcze nie koniec. Koniec! Mbappe, 4-1! To by było na tyle! Nie ma szans, moim zdaniem, żeby Chorwacja wróciła z 4-1, 65 minuta! Co tam się w ogóle wydarzyło? Czy był rykoszet? Trzeba to zobaczyć jeszcze raz! Ale ja... Co tu się teraz stało? Ja patrzyłem na dół, bo na kupon akurat sobie w tym momencie... Nie patrzyłem na ekran, no... Była wolna, spokojna piłka dla... No co on zrobił? Jak tego Pogba teraz nie trafił? Jak on tego nie trafił? Pogba... Wszyscy Francuzi już wiedzą, że oni zostają mistrzami świata. No tutaj się już na 110% nic nie zmieni. A też nie zmieni się to, że ten 1000 był fantastycznie zainwestowany. I tak oto wszyscy biegli na boisko. Sędzia zakończył to spotkanie, a Jacob zgarnia 1874,40 zł. Dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że podobał wam się mecz i tutaj moja, tutaj cała reakcja na to spotkanie oraz ta stawka, którą postawiłem. A ja idę się zastanawiać, na co to wszystko wydać. Montując ten materiał, uznałem, że całą moją wygraną, czyli te ponad 800 zł, przekażę na cel charytatywny, co też pewnie wrzucę na mojego Facebooka albo pod tym filmem wkleję jutro, bo jutro będę mógł dopiero wymienić właśnie ten kupon. Trzymajcie się na razie i pamiętajcie, że jeżeli taki materiał wam się podał, łapka w górę, subskrypcja, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A może jeszcze to kiedyś powtórzymy, o jeszcze większy... Nie wiem. Na razie, pa pa!